Siemanko ziomeczki, witam was serdecznie w najnowszej serii Minecrafta. Wracamy na stare śmiecie, jak to mawiają. I witam was w Minecrafcie 1.18.1, gdyż tutaj miałem akurat miałem to fajna i miałem wszystko jakby wygrane. Dobra, wygrałem sobie na szybciora shadery, jeszcze musiałem się bawić trochę dźwiękiem. Jednakowoż, jak już wspominałem tydzień temu, w tej serii będziemy głównie zajmowali się budowaniem tego, czego wy byście chcieli, i oczywiście hardkorowo załatwianiem sprawy. Czekajcie. Tyk, 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 tyk. Dobra, więc tak, w dzisiejszym odcinku trochę pozbieram surowców. Ja oczywiście też troszkę wyzbieram surowców i też postaram się pobudować. Tak na początek, ogólnie bardzo mi się podobają shadery, bo nie grzeją mi kompa, nie muszę nic praktycznie zmieniać, nawet co podkręciłem je troszkę bardziej, co mnie bardzo cieszy, że one tak fajnie działają. No i witam was w nowej serii. No, będziemy tutaj budowali to, co będziecie chcieli. Piszcie w komentarzach oczywiście, co byście chcieli zobaczyć, i odcinki będą po prostu wrzucane dodatkowo, na który będziemy po prostu budowali to, co chcecie. Czy to z tutorialami, czy coś, czy macie jakiś fajny tutorial z YouTube'a, znaleźliście, co byście chcieli, żeby było zbudowane, to ja się postaram, oczywiście surowce pozbieram. Więc ten, spójrzcie na tą wodę, jak pięknie wygląda, no bajecznie jest po prostu, światło ładnie pada. No lepiej być nie mogło, tyle powiem, lepiej być nie mogło. Znaczy na pewno mogłoby być, tylko się obawiam, że pewno bym, wiecie, czy to było, właśnie, ile mam klatek na sekundę teraz? Mam takie 82 na 45 FPS-ów. Jest mega płynna rozgrywka, to trzeba przy... O, mam auto jump, czekajcie. Ustawienia. Trochę pozbieram jeszcze drewna. Otóż postanowiłem, że wrócę do Minecrafta, bo jak stwierdziłem, że mam dostęp do shaderków w miarę fajnych. Znaczy, fajnych. Chciałem 1.17 najpierw, kropka 1, ale stwierdziłem, że może się uda. I sprawdziłem u mnie w launcherze, które są jakby wspierane, jakby które mi tam będą z tym OptiFinem dostępne, żeby nie było jakichś rozjazdów. No i te akurat były. Więc stwierdziłem, dobra, biorę się za to. Dobra, zejdziemy teraz sobie do wody, która wygląda, no, będąc szczerym, super. Nie widać dna morskiego. O, już widzę. Już widzę. Już widzę, że ktoś mnie poluje. Topielce. Jest fajnie. Początek gry już prawie zginąłem. Powinna mnie, że ciekawi, czy ja mam komendy, bo też może być ważne. Ale w sumie będziemy bardziej uważać na to, żeby nie zginąć, bo to jednak. O. Dobra. Mam już troszkę jedzonka i skóry. Jedzenie też nam się przyda. Wybacz, mała świnko. Musisz sobie od teraz radzić sama. Wybrałem powiększony biom, co tak się obawiałem, bo przy shaderach w powiększonych biomach w tym ultraświecie to może być ciekawiej. Nie wiem, czy komputer by to jakoś przemielił, ale widzę, że idzie mega płynnie, z czego jestem mega zadowolony. Więc efekt będzie oszałamiający, mam nadzieję, na już na finalnym nagraniu. Dobra, w ogóle nagrywam z Tristera i jeszcze miałem parę rozjazd, bo nie chciał mi jakby czytać mikrofonu, potem w ogóle mi dźwięk wywaliło. Ustawiłem to z powrotem, wszystko działa już pięknie jak trzeba. Dobra, im więcej jedzonka teraz nazbieram, tym będzie mi potem łatwiej. To jakaś jaskinia. O, pszczółka.
Siema pszczółko. Siema. Dasz mi miotku? Na najnowszych wersjach Minecrafta jeszcze nie grałem, więc też nie jestem zbytnio pewien co dołożyli. A w teorii powinien sprawdzić takie rzeczy, bo to jednak no ważna powiedzmy sprawa. Ale w sumie co mi tam, przekonamy się na własnej skórze. Najlepiej w terenie się przekonać. No może nie będzie to... No dobra, nie jest to dobry pomysł, ale i tak lepsze to jest niż siedzenie i udawanie, że się wie, co tak naprawdę się gra, bo to... Opa! No chodź tu, krowo! No, chodź! Dzięki. Dobra. Co mamy? Mamy 5 skóry, dobra. Tam na samej szczycie tej góry na razie bym się osiedlił i coś tam wybudował, jakiś ładniejszy domek, no... Ładniejszy coś, żebym miał. Mam wełny, właśnie. Tu jest cały problem. Bo my wełny nie mamy. A bez wełny. No nie mam komend, więc nie macie tu nawet się obawiać o to, że ja będę też cheatował. I będę tutaj głupa, że. O, patrzcie, to zbudowałem. Na pewno tutaj będę musiał wybudować schody na tym wzgórzu. Dobra, czekajcie. Tu. Dobra, fajna miejscówka, tu by zbudujemy most, definitywnie. Muszę to zrobić, bo mi się tu mega podoba miejsce. Bardzo... Na shaderach takie mapki świetnie wyglądają, to trzeba przyznać. Nie ma coś... O, i jeszcze jest poruszanie. O, już słyszę szkieleta. Czyli tu może być ciekawa ten... Właśnie, zobaczmy jak... O! Świeci się. Nie mam tego płomienia. Tylko wiecie, animacji płomienia, ale nie jest to problem. Najważniejsze, że nam tutaj doświetla. O właśnie, doświetla. Ładnie, w płynny sposób. Dobra. Więc tak. I zaczynamy. Jezu, ale głąb ze mnie, no to po prostu stawiam. Dobra. Doświetlę sobie tutaj jeszcze jakby o w taki sposób, nie marnuj, nie ma co marnować, znaczy nie ma co szczędzić. Teraz tak, musimy sobie wybudować takie rzeczy. No i teraz tak, pyk i zaczynamy. Co mamy w ogóle dostępne? Coś doszło? To brązowy barwnik. Chyba się tekstura mu zmieniła. Co tu mamy? Drabinki. Nie mamy wełny. No i od razu jest piękniejszy ten Minecraft. Dobra. Jak to wygląda? Mamy jedzonko. I tak, zaczynamy tak. Od siekiery. Kilofy z 2. Dobra. Teraz tak. Nie mogę na razie więcej zrobić, to poczekam, drodzy widzowie, do rana. Tutaj zatrzymam nagrywanie i widzimy się, jak już się rozjaśni. Dobra, wracamy. No, jak widzicie, mamy piękny wschód słońca i od takie ładnie mamy przebłyski. O, dobra, kopiemy. Teraz tak, tutaj zbieramy. I musimy znaleźć sobie miejscówkę na HP. Teraz tak, musimy powoli stąd zejść. Jak teraz stąd wyjść to w ogóle? To jest dobre pytanie.
Uff, dobra. Tamta góra mi bardziej popasi. Ją wykarczuję. Jak tam się mam dostać? Dobre pytanie. Najpierw zjem. Tam w tamtym biomie trochę było ciężko. Oła, 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 oła. To bolało, dobra. Zważyłem sobie biom wybrał zajebisty. Mogłem normalny wziąć. Dobra. Nie jest źle, już to trochę mniej więcej ogarnąłem. Oj, oj. No chodź, dawaj na klepę. Ez. Dobra, mamy żelazo, to od razu sobie wykopię. Nie jest źle. Bardziej cieszy mnie to, że mam taki tunel, w którym prawdopodobnie mogę się wydostać. O, Ez, mamy ładnie tutaj. Ogólnie dzisiaj będziemy troszkę bardziej się bawili w wybieranie i odszukiwanie miejsca, gdzie rozpoczniemy naszą przygodę na nowo. Mam nadzieję, że coś tutaj wymyślę. Popatrzę jeszcze coś może jakiś. Popatrzę, może gdzieś się okaże, że gdzieś jest taki fajny ten na górski właśnie. Znaczy, ja będę budował po prostu takie dookoła platformy, które po prostu potem nabudowywałbym na nich cokolwiek. Dobra. Nie mam pojęcia, gdzie jestem. Jednakowoż już widzę, że chyba tam jest lawa. To jest dobry znak. Znaczy dobry. Będziemy mogli tam cokolwiek zbudować. Trzeba wziąć potem lawę, zebrać i tą do cobblestone'a idziemy. Naparzali cobblestone'a. Czajcie. Dobra. I mi się wydaje, że tu chyba rozpoczniemy naszą przygodę. To będzie nasza jakby podstawowa miejscówka. Więc teraz tak. Nie chcę tego też przedłużać. Więc to wszystko ładnie sobie wykarczuję. I lecimy. Dobra, wykarczowałem tu tak mniej więcej prostej linii. Trochę patyków nazbierało się, trochę stonek, więc sobie to oszczędzimy. I myślę, żeby na początek przygody zacząć tam u góry, gdyż no jest to w miarę bezpieczna baza, że tak ujmę. Więc wybuduję sobie teraz troszkę schodów. Jeszcze dwa by tu weszły. Jeszcze jeden poziom by wszedł na spokojnie. Dobra, to drzewo mi troszkę przeszkadza, tylko że nie mam siekiery. Na razie to drzewo zostawię, ale się zajmę bardziej kwestią wykarczowania całości. Teraz tak, zrobimy coś, co w teorii w prawdziwym świecie nie wiem, czy zadziałoby, gdyby się tak. Idziemy sobie układali, ale to Minecraft chyba już wszyscy wiedzą, że tutaj z fizyką mamy tyle wspólnego momentami. Dobra. Ja bym tu sobie jeszcze zrobił jedną poszeszkę w tą stronę. Albo dwie. W
W sumie to powinno wystarczyć. Najważniejsze jest teraz tak. Po pierwsze, musimy sobie tutaj... takie coś walnąć. I niestety kopać muszę się pierdąc z drewna. Ze względów analogicznych, gdyż mi się tam skończyło. Dobra, i teraz tak. Na razie zrobimy coś takiego. Nie jest to kunszt, chyba sztuki. Dobra, wytyle. Dobra, mam zombiaki na schodach. Więc teraz tak. Musimy zająć się budową domu. Oczywiście. Wejście, schodki i tak, musimy się umeblować, to jest najważniejsze. Teraz tak, czy ja mogę zrobić łóżko? Oczywiście, że nie mogę, bo... no ładne drzwi mamy. Dobra, tu dalej, o właśnie, ognisko sobie przed domem wystawię. Ja, okej. I teraz tak, jeszcze żeby mi się tutaj nie rozbiły. Oczywiście musimy zachować ostrożność, bo to jednak troszkę głupi był pomysł. Zbudowanie na takim wzgórzu. Ale koniec końców, chcę przy... Ała! Dobra, to bolało. Świetna brama. 10 na 10 polecam. Skrzynkę. No i moi drodzy państwo, chcę wam za dzisiejszy odcinek podziękować serdecznie. Widzimy się już w kolejnym odcinku, gdzie będziemy dalej się rozbudowywali. To co za mną widzicie, to będzie najprawdopodobniej latarnia. Przerobimy to na latarnię ze względu, że jest najwyżej. Jest to ciekawy pomysł. Na dole zaczniemy budować dalej naszą wioskę. Jeśli macie jakieś zajebiste pomysły, serio, zajebiste. Czekajcie, wyłączę. O. Zajebiste pomysły, to piszcie w komentarzach, co byście chcieli, żeby tam stało. Ewentualnie podajcie jakiś tutorial na YouTubie, który wam się spodobał i który byście chcieli. Pogoda na poziomie. Na razie.